Czym jest arras? Arras to tkanina dekoracyjna na ścianę, wykonana z nici wełnianych i jedwabnych, zdobiona nićmi srebrnymi i złoconymi. Wiek XVI można nazwać stuleciem tapiserii, gdyż były one wówczas bardzo popularne. Tapiserie wawelskie powstawały w latach 1550-1560 w zakładach artystycznych w Brukseli. Należą do skarbów narodowych. Kolekcja króla Zygmunta Augusta jest największym na świecie zbiorem tego typu tkanin.